Magda Gessler to osoba, którą zna chyba każdy Polak. Kojarzona jest głównie ze swojej burzy blond loków, silnego charakteru i niesamowitej znajomości sztuki kulinarnej. Jej kuchenne rewolucje niezmiennie od lat królują w topowych wynikach oglądalności, ale sama restauratorka nie zamierza spocząć na laurach i wciąż rozwija swoje biznesy. Tym razem zdecydowała się na otworzenie w Poznaniu autorskiej lodziarni, a przy okazji zdradziła sekret idealnych lodów. Na pewno wielu poznaniaków. W wywiadzie udzielonym przy okazji promocji nowego miejsca zdecydowała się na podzielenie się sekretem idealnych lodów. Nic dziwnego, że w oczekiwaniu na smakołyk ustawiła się spora kolejka. Magda Gessler otworzyła lodziarnię w Poznaniu. Magda Gessler, pod marką Ich Queen, próbuje podbić rynek lodów i jak widać po zainteresowaniu, może odnieść całkiem spory sukces. W piątek 22 maja w stolicy Wielkopolski otworzyła się budka, gdzie spróbować można autorskich lodów stworzonych z niezwykłego przepisu. Smak jest po prostu powalający, a to wszystko zasługa niezwykłej historii rodziny najbardziej znanej polskiej restauratorki. Poznaniacy chętnie kosztowali rarytasów serwowanych przez budkę Magdy Gessler, a smaki mogły zaskoczyć. Restauratorka nie ukrywa, że czerpie z doświadczenia swojej prababki oraz jej życia we Włoszech. Lody posiadają oryginalną recepturę. Odtworzyłam recepturę mojej prababci, która spędziła we Włoszech, na Sardynii, całe swoje życie i zawładnięta tym niezwykłym miejscem, jego kolorami, świeżością, intensywnością, stworzyła pyszne lody. Puszyste, naturalne, zdrowe, przepełnione soczystością owoców, słodyczą czekolady czy esencją prawdziwej wanilii. Mówiła dla Poznańskiej Gazety Wyborczej Magda Gessler i to właśnie ta intensywność smaku i koloru w połączeniu z lekkością i puszystością mogą zagwarantować sukces jej lokalowi. Sekretem idealnych lodów jest także ich naturalność oraz brak sztucznych dodatków. Polacy coraz częściej zwracają uwagę na skład spożywanych przez nich rzeczy. Składem lodów zjedna, więc sobie nawet najbardziej wymagających klientów. Ile trzeba zapłacić, żeby zjeść lody od Magdy Gessler? Za jedną porcję autorskich lodów Magdy Gessler, wszyscy odwiedzający jej poznańską budkę zapłacą 6 zł, lecz decydując się na dwie zapłacimy jedynie 10 zł. Łasuchy chcące spróbować 3 smaków wydadzą 15 zł, lecz cena może wzrosnąć, gdyż do każdego loda można dokupić dodatki. Rodzice idący na porcję lodów ze swoimi pociechami także będą zadowoleni, gdyż Magda Gessler serwuje lody z dodatkiem prosecco. Źródło: O2.